Cześć, witam wszystkich. 20 stycznia, niedziela. Odpoczywamy sobie, relaks. Ale i tak zerkniemy sobie na Bitcoina, zobaczymy, co się fajnego wydarzyło. Chociaż już widzimy, że cena tutaj sobie wyskoczyła troszeczkę w górę, tak? Kto jest zdziwiony? Jesteś w ogóle zdziwiony? Czy ktoś nie jest zdziwiony? Chyba wszyscy nie. No cześć, witam wszystkich. Analiza była robiona przeze mnie przed południem. Zacząłem tutaj oznaczać wykresy, sprawdzałem, co się dzieje, co może się jeszcze wydarzyć, no ale nie ma sensu tego wpuszczać na kanał, ponieważ już wiemy, co ten Bitcoin tutaj wykombinował, tak? A przeważnie raczej grube niedźwiadki, tłuste, obżarte zrobiły psikusa i dzieje się całkiem co innego. Dobra, tej analizy nie ma. Patrzymy, co się dzieje. Jest mocny atak wyprzedaży. Tak, czyli podaż ciśnie tą cenę coraz to niżej. Te małe korekty prowadzące już tutaj dwie pękły. Tak, tu są po kolei jedna, druga. One już pękły. Ale dobra, cofamy się troszeczkę szybciej. Cena wyskoczyła. Tak, na to liczyliśmy, żeby cena wyszła, wybiła się z tej strefy oporu. Strefa oporu zamieniła się na strefę wsparcia na kilka godzin, tak, ponieważ już jest mocno zneutralizowana i niestety to jest strefa znowu oporu. Trzeba to wykasować. Sprawdźmy tylko, co się działo. Tak pokrótce powiem. Prawdopodobnie korekta płaska. Kolejne 1-2 i fala trzecia w fali trzeciej, tak, która doszła w sumie tylko kawałek, tak, ponad strefę. Większość może, czy też nie większość, część pewnie inwestorów zaczęła tutaj inwestować jakieś longi, no ale no niestety, tak jak wiemy, jak mówiłem wcześniej, pamiętacie, mocny nacisk jest na trendzie spadkowym, jest duże teraz prawdopodobieństwo spadków, tak, czy też kontynuacji scenariusz A, cena kontynuuje spadki w fali piątej, tak jak mówiłem to w filmiku, którym w analizie, co tam jest. Co tam na BTC, co jest grane i dlaczego tak, tak? Tam wyjaśniałem, co może się zdarzyć. Także jest dociskanie podaży i według tej hipotezy, tak, prawdopodobieństwo małej korekty i zjazd na fali piątej, tak? Ponieważ cena już zaliczyła strefę fali czwartej, może zjeżdżać na fali piątej. To był taki pierwszy scenariusz negatywny. Jeżeli ktoś myślał już o wzrostach, tak? Drugi podejście do korekty płaskiej, ale jak widzimy, jest podaż. Podaż mocno ciśnie. No i co? Wszystko się pozmieniało. Nagrywam teraz od nowa, no bo to nie ma sensu, tak jak mówiłem, tamtej analizy wpuszczać. Jeszcze ostatnia analiza. Dzięki za łapki. Jedna osoba się sprzeciwiła tutaj. Kilka osób zostawiło swoje komentarze. Tomasz Krajewski się znalazł, że się rozgadałem. No tak, się tam rozgadałem. Ponieważ tam jeszcze doszło Ethereum, tak, do dolara. Zrobiliśmy sobie taki podstawowy, tak, podstawową analizę techniczną taką, żeby wiedzieć, co się dzieje, tak, gdzie obecnie jest cena, co może cena kombinować. Tutaj były screeny z tamtej analizy. Ten taki może słabo widać, ale tam na analizie, jeżeli oglądaliście, to wiecie, o co chodzi. Jak rozłożyliśmy ten trend spadkowy ostatniego ruchu, tak. Z ostatniej korekty, takiej większego rzędu, rozłożyliśmy to na czynniki pierwsze, czyli na układ teorii Fallerio'ta. I tutaj jest taki screen bardziej już przejrzysty, gdzie widzicie i są ułożone scenariusze i hipotezy dla ceny, tak? Myślę, że jak ktoś chciał, to się zapoznał. Wiadomo, że jeżeli coś mamy kombinować, to przechodzimy na H1, patrzymy, co tam się dzieje, tak? Na D1. Po prostu to jest ogólna tematyka trendu. Jaki jest trend? Gdzie jest obecnie cena? Wiemy, że prawdopodobnie ona być może kombinuje falą czwartą, bądź zjedzie niżej, tak? Tak jak na Bitcoinie. Scenariusz negatywny zjeżdża niżej. Czy będzie to 4? Nie będzie, bo nie była cena w strefie, tak? Bądź zejdzie i podejdzie jednak do tej strefy. Zaliczy tą strefę czwartą, zejdzie na fali piątej, bądź popyt tak się rozpędzi, że wybija niebieską linię i już jest trend wzrostowy, gdzieś wyżej, tak? Ale to już wiadomo. Trzeba się tam z tematem zapoznać.
Było jeszcze kilka innych komentarzy. Tu niedawno Andrzej W. napisał, czy zerknąć na XRP i Neo. Możemy zrobić taką tutaj takie głosowanie. XRP czy Neo będzie po tym wideo. Każdy może się wypowiedzieć. Zobaczymy, na co padnie więcej głosów. To zrobimy sobie taką analizę w D1. Tak, tak jak zrobiliśmy sobie tutaj Ethereum, tak samo zrobimy sobie jeden z tych dwóch, który będzie miał więcej głosów. I zobaczymy, jak to rozłożyć na czynniki pierwsze. Jacek Ba, dzięki za twoją tutaj wypowiedź. Jedna z najlepszych analiz. Fibo Team analizuje, ale Jacek nie rozumie. Może Fibo Team, nie wiem, jak oni ogarniają. Być może jakoś bardziej zaawansowanie tam mówią. Ja tam nie oglądałem ich analiz, ale być może bardziej zaawansowanie, czy może jakoś inaczej, że tego nie rozumiesz. Ja tu staram się tak jeszcze w miarę prosto wam powiedzieć. To nie jest jakaś zaawansowana, znaczy zaawansowana. Zaawansowaną analizę można rozłożyć jeszcze bardziej na czynniki pierwsze, ale większość się pogubi, nie zrozumie. Ja jeszcze staram się tak wam powiedzieć, żebyście w miarę jeszcze potrafili jakoś to zrozumieć z jakimiś prawdopodobieństwami naszymi, tak, z jakimś mierzeniem, tak, taki prosty temat, najprostszy, który myślę, że warto znać i wiedzieć, żeby się też nie gubić, tak, że ktoś napisze, że long, dlaczego long, że short, dlaczego short, no coś musi się wydarzyć, żeby też wiedzieć, odnaleźć się na tym wykresie. No ale dobra, no patrzymy, co się dzieje, bo wujek Bitcoin mnie tutaj wyrolował i jest w ogóle inaczej niż ja myślałem. Patrzcie, wyprzedaż ciśnie, ale ta wersja była uwzględniona też w tamtym moim wideo, że jest to tylko prawdopodobnie korekta ostatniego ruchu spadkowego, tak? Był ostatni spadek, taki dosyć mocny, pamiętacie? Korekta prosta, tam patrzyliśmy, tak? Być może podejście do płaskiej i bomba wtedy w dół, tak? W fali piątej, bądź tylko korekta, tak? Korekta tego ruchu spadkowego, który tu się wykonał, cena go tylko koryguje i jest dociskanie, atakowanie tutaj ostatniej linii obrony, tak? No to patrzymy, co się dzieje w ogóle. Także korekta płaska z podejściem, tu już się fala trzecia ta zakończyła. Zobaczymy, co on kombinuje, bo ten wujek Bitcoin coś jakiś nerwowy jest ostatnio. Fala 3, czy jeszcze idzie? Zobaczymy, w pierwszej się broni ta korekta jeszcze, czy ona już pękła. Tak, w fali A, tak? To jest najwyższa tutaj, największa korekta w tym trendzie takim, powiedzmy, godzinowym wzrostowym, tak? Ponieważ tutaj, jak mówiłem na ostatnim wideo, Bitcoin walczy o trend godzinowy wzrostowy, tak? No wywalczyli go na krótko, jak widać. No jeszcze się broni, dobra. Jeżeli jeszcze się broni, czyli ta korekta jeszcze ma swoją tutaj moc. Ta korekta ma swoją moc. Tutaj jeszcze było takie z ostatniego mojego nagrania, którego nie wpuściłem, że jest tutaj 1-2, ale raczej nie. Raczej tutaj teraz już mamy korektę płaską. Tak, widzicie. Fala pierwsza, fala A, trójfalowa fala B, fala C, pint bar, czyli młotek. Korekta płaska. Jak sprawdzamy, potrzebujemy 61,8. No Jacek Ba, teraz patrz, tak? Moje mierzenia są tutaj proste, podstawowe. Mierzymy falę A, zasięg 100%, przykładamy do szczytu fali B. Potrzebujemy minimum 61,8, żeby zaliczyć ten układ korekcyjny do korekty płaskiej. Mamy idealnie ile? 77%, tak? Zejścia korekcyjnego, pint bar, no i był jakiś tutaj już odreagowanie fajne, wzrostowe. No dobra, korekta już pękła. Tak, czyli korekta płaska i jakiś ruch wzrostowy, czyli byki. No na długo nie otrzymały tego trendu wzrostowego godzinnego. Już pęk, tak, już pęk. Nawet nie ma co tu się kłócić z trendem. Jest nacisk, ponieważ jak mówiłem, cały czas jest trend spadkowy wyższego rzędu, tak, w wyższych interwałach i patrzcie, co się dzieje, jaki jest mocny napęd. Czyli tu już jest tylko 3 z plusem, ale nawet, nie wiem, czy to jest, nie, tego w ogóle nie ma. Tego w ogóle nie ma. Mamy tylko układ korekcyjny ostatniego spadku. Nie wiem, tam pewnie już technicy ładowali się na shorty, tak? To znacie, tak? Prosta metoda, gdy jest korekta płaska, linia, tak? Na spadki od najniższego punktu przez falę B
do przecięcia, także tu myślę, że ktoś już tutaj wjeżdżał tak na short, kolejne wejście na wybicie tego dołka, ale nie wiem, czy ja bym wjeżdżał, czy cena się nie zatrzyma, nie wykona większej korekty i wtedy zaatakuje ostatnią linię obrony, tak, ponieważ też ostatnia linia obrony, potwierdzenie tylko korekty prostej i chyba nasz scenariusz najbardziej prawdopodobny, a tak, cena kontynuuje spadki w fali piątej. No i dobra, zobaczymy, tak. Jeżeli tu wybiją, jest kontynuacja fali piątej, czyli to była korekta tylko prosta. Oczywiście dla nas jest to też 1, 2, tak? Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, tak? Najsilniejsza fala. No i widzimy, że taki to jest, tak? Jest moc. I widzicie, jak się rynek śpieszy, tak? Żeby wybić ten ostatni tutaj dołek, potwierdzić korektę prostą. No niestety, nie ma podejścia. To jest rynek, on ma swoje prawa. Wiecie o tym, że tam po drugiej stronie siedzą mocni gracze, bardzo mocni technicy, tak? Którzy wiedzą, gdzie i kiedy wejść na rynek z bardzo dużą gotówką, tak? I cisnąć, tak jak teraz to jest ciśnięcie. Fala trzecia, dynamiczne prawdopodobieństwo wybicia, tak? Wybicia tutaj ostatniego tutaj dołka, bądź cena się tu zatrzyma, będzie jeszcze jakaś tutaj reakcja, tak? Ale no co możemy powiedzieć, tak? Reakcja, małe może odbicie korekcyjne, czyli 1, 2 w tym impulsie w fali trzeciej, no i bombardowanie raczej, no. Czy cena się wyratuje po takich ciosach? Nie wiem, tak? Ciężko powiedzieć. Prawdopodobieństwo jest jednak jazdy na fali piątej i nie ma co tu się raczej powtarzać. No i tak to jest. Obowiązuje trend spadkowy, tak jak mówiłem, tak? No te byki coś się bronią, coś tutaj kombinują. Zobaczymy, tak? Zobaczymy, czy ta tutaj strefa pęknie. Jeżeli tutaj pęka, mamy 1, 2, korekta prosta i kontynuacja. Te podejście chyba nie było wysokie, możemy sobie jeszcze zmierzyć, ale nie wiem, z 41,4 ja tam chyba mierzyłem. Tak jakoś wyglądało. Nawet do 50% cena nie dojechała. Patrzymy, ile jest. 41,4. Patrzcie, nawet jeszcze ceny nie wypuściło, tak? Widzicie? Ta cena wyszła na chwilę. Ponad 41,4% tutaj mierzenia Fibonacciego, tak? Korekty. Czyli podejście korekcyjne, nawet cena się nie zamknęła, tak? Patrzcie, jak 41,4 trzymało cenę w rydzach, nie puściło, tak? Nie pozwoliło cenie zamknąć się wyżej. Opór techniczny, kontynuacja. Wszystko było tylko korektą trendu spadkowego, ponieważ trend spadkowy obowiązuje, tak jak mówiłem, obowiązuje trend spadkowy, tak? Także tu gdzieś na longi się szykować, to jest bardzo niebezpieczne. Tam ostatnio chyba komuś odpisywałem. Kto tam pisał ostatnio? Tomasz Krajewski. Trochę ryzykowne, tak? Będzie longowanie z prawdopodobnej C4, tak? Tutaj napisałem. Ja tam się nigdzie nie zamierzałem. Nie ustawiałem się w longa. No bo już powiedziałem dlaczego, tak? Ja nie robiłem żadnych ustawek na longa. Mnie interesowało wyższe podejście, korekta, gdzieś bym się dołączył jeszcze na tej fali C na wyższe poziomy, ale za słabo tutaj, to było wszystko za słabo, wyjście, dla mnie nie było tutaj wejścia żadnego w longa, ponieważ tak jak mówiłem, obowiązuje trend spadkowy z prawdopodobieństwem hipotezy, tak, korekta i ślizg w dół na fali piątej, dlatego jest duże niebezpieczeństwo i ja wolę nie ryzykować, może ktoś ryzykował, nie wiem. Shorta też tu nie robiłem, bo akurat teraz analizuję, także to było w trakcie, także też tutaj nie było przeze mnie nic shortowane, ale być może jakby to była fajna korekta na przebicie, tutaj na wybicie, potwierdzenie korekty, mógłbym się tam dołączyć, ale ja bym chciał zobaczyć tutaj korektę fajną, najlepiej prostą i wtedy spróbować się z tymi niedźwiedkami ślizgnąć gdzieś tam, zdobyć kilka punktów, ale to zobaczymy, co to jeszcze z tego wyjdzie, tak? Tak ja bym to widział, tak po prostu ja potrzebuję, żeby tutaj się ślizgnąć. Na pewno teraz się nie ślizgam, bo nie wiem, czy nie zostanie cena wybroniona i nie zostanie gdzieś znowu
Atak byków przeprowadzony na wyższe poziomy. Ja muszę zobaczyć, co tu będzie się działo w najbliższym czasie. No i co? Nie ma co tu się rozgadywać. Wersje są znane. Hipoteza A. Cena kontynuuje spadki fali piątej. Jeszcze raz powtarzam. Prawdopodobieństwo, tak? Ponieważ nie wiemy, czy tu nie nastąpi jakaś większa obrona, większa reakcja. I znowu walka, i znowu to samo, tak? Przejście przez tą strefę musiałaby nastąpić. Wybicie, czyli anulowanie tej korekty. Wszystko zaczyna się od nowa. Także co? No, trend spadkowy, no to niedźwiadki rządzą, tak? Na wykresie. Widzicie, nie pozwoliły bykom nawet za wysoko sobie tutaj poszarżować. A tam chyba kryptolisk ostatnio wspominał. I kryptolisk troszeczkę nas tutaj nastraszył. I tu był kryptolisk. I on nas tutaj nastraszył, że wolumen jest za słaby i kolejny poziom odrygowania obstawia 2700, 2500. Tak, że tak nisko by cena mogła zejść. My obstawialiśmy na razie gdzieś tam rejony 3000, tak, do 3000. Obstawiamy na razie, tutaj nie myślimy, tak. 3000 historyczne tutaj poziomy tutaj wsparcia, popytu. Zobaczymy, co będzie. Przede wszystkim patrzymy, to jest obrona jakaś już. Zobaczymy, czy się wybronią, czy nastąpi fajna korekta prosta i może jakiś surprise na ślizgu niżej. No i tak to bywa. To jest rynek. Rynek rządzi się swoimi prawami, jak wiecie, i to on decyduje, tak? Co ma zrobić? Tak jak mówiłem, grubi inwestorzy, tak? Jak grubo tutaj bombę zrzucili, no to ta bomba, widzicie, jak fajnie poszła, nie? Tak to wygląda. Ciężko będzie, naprawdę ciężka będzie walka, żeby tutaj zdobyć trend wzrostowy, ale zobaczymy, niech to się rozwija, zobaczymy, co będzie, nie ma co się rozgadywać, ponieważ ja mógłbym długo rozmawiać o wykresach, długo o analizie technicznej, ale nie będziemy tutaj kombinowali topory. Te moje strefy nie będą już ważne, ponieważ wszystko się zmieniło. Dobra, niech trwa walka, może byki coś tutaj wywalczą. Zobaczymy. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.